Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resort, to jest Sabed Republic. I tak, pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, to jest to, że... No, dobra, to już dawno zauważyłem, nie musicie mi tego uświadamiać. Zabrakuje mi bardzo żywności, elektroniki w niektórych sklepach, dlatego pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, taką pierwszą, tutaj wymienimy chłodnie. One nie wiedzą nic, nie no, wiedzą coś tam. Dobra. Dobra. Teraz tak. Zamkniętą. Chłodnie. Chłodnie potrzebujemy wymienić. Nowe kupić. Najlepiej byłoby nowe właśnie kupić. Kurczę, jakieś takie fajne, duże w miarę. 2,5 tony. 5, to jest 5 ton. Nie ma nic poza tym mielczem. Czy jeszcze jest żubr, ale. Dobra, nie wiadomo, te jelcze już, kurde, za 4 jeszcze, no 6 łącznie kupiłem, nie, 5 łącznie kupiłem, liczę, że to pomoże. Dobrze, no bo już się tak troszkę nie wyrabiamy, więc no, tak jak mówiłem, trzeba trochę tego nadrobić. Kolejna sprawa, tutaj trzeba dołożyć jakieś sklepy, na przykład tutaj wymyśliłem sklep, chociażby w tym miejscu. Taki mam, jest sklep spożywczy, a ja znalazłem Very Big Grocery Store. To jest w sumie to samo, tylko że no, no trochę większe. Odwrócimy to w ten sposób. I tutaj dopasujemy to troszeczkę do siateczki. Oj. A, bo już dobra. Nie będzie. Już się zapomniałem, to już trudno, ale teraz już po prostu będziemy budować samodzielnie. Dobra, no i tutaj trzeba dodać oczywiście mięso i żywność, czyli tak, na pewno mięso. I na pewno żywność. Proszę bardzo. I tutaj zaraz żywność przyjedzie. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba osobiście. Reszta chyba rzeczy jest. Woda jest, ścieki są, ciepło jest. Bardzo dobrze. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tutaj zauważyłem po prostu, że mamy na przykład braki. Na przykład tutaj nam się bardzo szybko żywność kończy, przez co ludzie narzekają na brak żywności. No, głód. 700 parę osób. Fajnie, nie? Też mi się bardzo podoba. Ciekawy jestem, czy jak dam tutaj, to czy oni tutaj dowiozą. To jest ciekawe. Straż pożarna dojeżdża na przykład, a czy zwykłe pojazdy mogą dojechać? Ha. Nie bym to sprawdził. Chętnie bym to sprawdził, czy normalne pojazdy będą mogły tutaj dojechać również. Na przykład dając to zaraz obok tego. Tutaj, o, w tym miejscu, pyk. Ścieżeczka dotąd i tutaj dotąd, tak, o, pyk. No teoretycznie są w stanie dojechać, zobaczymy. Zobaczymy, wiecie, tak na początek, kurczę, nie zapeszajmy. Może się uda. Kto wie. Ja liczę, że się uda, no. Dobra, a tak teraz serio, tutaj mamy dużo... tutaj nie mamy w ogóle pasażerów oczekujących, a to już miało działać. Dobra. Aha, tutaj robotnicy nie oczekują, tutaj też, tutaj no logiczne na razie. O, ale tutaj jest dość sporo ludzi. Ja tak myślałem drugi tramwaj puścić. Właśnie tego bym... Czemu tyś się nie chciał? Mniejsza. Teraz tak.
Otwórzmy przystanek, na który ma jechać jako drugi. To jest ten. To nie jest ten. To jest trzeci przystanek, dobra. Czyli tak. Uruchom. Jedź do przystanku od razu tego, żebyś dobrze mi się ustawił, że tak powiem. Czyli wyjeżdżasz w lewo. Bardzo dobrze, o to chodziło. Bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba taka możliwość. Czemu tyś się znowu źle ustawił? Dwójka, piątka miała być, że jadziesz, reszta miała być w ten sposób. Tu jest główna droga, halo. Proszę sobie nie robić żartów. No i pięknie jedzie. Podoba mi się. Tak znowu tracę czas, kurde. Wiem, że tak chacie. Ja też. Ale nie mogą wyjechać. It's problem. It is problem. A jak dam tutaj taką drogę w ten sposób? Wiem, że to jest mało poprawnie politycznie, ale... Tak, w ten sposób już mogą wyjechać. Czemu oni nie mogą przejechać przez stację benzynową? Powiedzcie mi to. To jest naprawdę interesujące. Śmieciary, a nie, dobra, bo śmieciary jak tu wjeżdżają w sumie, jadą tu, to one potem wyjeżdżają tu. Dobra, to ma sens. Jak najbardziej ma to sens. No ale dobra, trudno. Coś się pali. Brama się pali. I tak wszyscy przejeżdżają. Fajnie, podoba mi się. Wszyscy przejeżdżają mimo pożaru. Fajnie. Właśnie, jak tutaj? O, większość widzę zdechło. Chyba, że aż tyle tutaj przewieźli? Nie, dość, nie, dobra, sporo przewieźli tutaj i tutaj w sumie też trochę w miarę przewieźli, ale... W sumie to i tak tego mięsa mamy dość mało, jakby nie patrzeć. Na sezon może wystarczy, chociaż zobaczymy. Dobra, będzie remont. Tak, mój pieseczek daje o sobie znać po prostu dzisiaj. Tak, położył się obok i myśli, że jest całym światem. Tudzież pępkiem świata. No, mniejsze. Teraz tak, miałem te tory jeszcze doprowadzić, tak jak one miałyby już iść w sumie. I niedługo, bo myślę, że tak w kolejnej piątce, czyli od poniedziałku, zajmiemy się projektowaniem już powoli węgla. Konkretnie mówiąc, to już będziemy ustawiać tak wszystkie fabryki, nie fabryki i tak dalej, jak mają być. A w sumie to już dzisiaj mógłbym się tym powoli zająć. Jak mi zaraz braknie, że tak powiem, pomysłu. Wykorzystam tą kopalnię Gigantic Coal Mine. To jest największa chyba kopalnia, jaką posiadam w tym momencie. 85%. Jest na więcej, nie 85%. 85%, proszę Państwa, wygrało. Wygrałeś, kurczę, talon. Można by wręcz powiedzieć. Dobra, 85%. Tutaj. Myślę, że to jest jedyne sensowne. Dobry Jezu. 2 miliony rubli, czy was pogięło do reszty? Ja wiem, że to jest sporo, to kosztuje, ale... Chociaż dobra, inflacja w sumie skoczyła trochę. Jak ja przeważnie budowałem tą kopalnię, to kosztowała około miliona, także... Też fajnie. Ile ty masz wyjść tak w ogóle, kolego? Abstrahując. Czemu ty masz wyjścia z tyłu? I dobra, tu ma ścieżki w razie co. Odwracamy. Ej, chyba że z tej strony to... Kurde, mogę z tej strony tu w sumie... Dobra. Jestem jednak głupi trochę. Dobra, paliwa kopalne. No i teraz zakłady przeróbki. Oczywiście ten największy, jakie mam, czy te Gigantic Coal Processing, coś tam. Tak, i one będą tutaj.
też będą miały drogę z innej strony. Znaczy, droga tu jest najmniej ważna, dojazdowa akurat. Kurczę, ja bym to tak widział w ogóle. Tu bym drogę dał. Tak. Ja to tak widzę. A to dlatego, że chodzi o to, żeby to jakoś sensownie przerzucać. A nawet tutaj nie. Kurde. Jednak tak to widzę. O, właśnie. I tutaj mógłbym tutaj dać to. Ewentualnie ze dwa oddalić. Jeszcze ze dwa, trzy w sumie. Myślę, że tak. O, właśnie, tak jak teraz. Chodzi tu oczywiście o to, żeby te nasze kochane, prawda, przyrządy Heavy Duty Conveyor dać w takich miejscach, żeby to miało ręce i nogi. To byłoby pierwsze takie miejsce. Ej, nie dam tu ścieżki pewnie, zaraz. Nie, ścieżka wejdzie też. Dobra, może być. Czyli tak, oczywiście. Tak, miałem to planować na kolejnym odcinku, będę planował teraz, super. Brawo ja. Ciach. I teraz oczywiście 3 in, a ja bym chciał 3 out. Będzie jedno tutaj. Drugie tutaj. Trzecie tutaj. Liczę, że drogi tutaj podopinam. I teraz tak, a droga w ogóle to miałaby sejść tutaj jakoś. A, se nie pójdzie. Za nisko jest? No nie, jest. Po prostu się nie wpisałem. Tak jak. O. Dobra, czyli jednak to jest do przebudowy. Nie musicie dwa razy powtarzać. Tak, Dawid, zajmie się tym w kolejnym odcinku. Tymczasem Dawid, w sumie to zajmiemy się tym teraz, czemu nie? Jakby wszyscy mają czas, chęci i w ogóle patrzeć na tą żenadę, czy co? Ja już widzę, że chyba tego nie przerzucę w ten sposób. O, kurczę, jednak może. To było musiało być pierwsze. Dlaczego tu jest tak mało miejsca? To jest bardzo dobre pytanie. Moment, najpierw droga, która będzie tutaj. Teraz zrobimy sobie konwejory. O, właśnie, w ten sposób, na odwrót. Pierwszy może być w sumie taki bezpośredni. Albo i nie. Boże, dlaczego ja muszę zawsze przeżywać to w ten sposób? No, jak wejdzie to, to nie wejdzie droga. No i dupa.
Dupa, 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 jeszcze raz dupa. Tak, propos konwejerów, to tak, muszą to być konkretnie te, dlatego, że te są właśnie z tej modyfikacji, tej samej modyfikacji. Poczekajcie. Poczekajcie. Jedna ważna rzecz. Jak dajesz konwejory i dajesz jeden na jeden, to wiesz co zrób? Palnij się najpierw w głowę, ale tak porządnie się palnij, człowieku. I zamiast 3 in, daj 3 out z particular route. Kurde, tak. Oczywiście, że tak dam. Czy w sumie będzie również i 3 in, może tak być. O Jezu się kochany. Ja tego chyba nigdy nie zrobię tutaj. 3 out. Perti coś tam route. Dobra, tak by był pierwszy. Ja pierdziele, jakie to jest ciężkie. Żeby to dobrze ustawić. Moment, moment, dajcie mi najpierw drogę. Będzie tutaj. Ok, materiały sypkie ponownie. Tutaj, dobra. Droga dajcie mi znowu. Tak po kroczku, po kroczku, po kroczku jakoś do tego dojdziemy spokojnie. Chyba się uda jednak. Dobra, udało się. Tak. A chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby były trzy, bo no tyle węgla tu będziemy dobywać, że to uwierzcie mi, będzie potrzebne. Tutaj teraz możemy dać sobie przystanek. Przystanek, przystanek. Może być taki w sumie, na jedną stronę. Więcej to naprawdę nie będzie potrzebne. A i zawrotkę zrobimy sobie tutaj. I tu będzie duży przystanek. W sumie dużo dużych przystanków by się przydało. Tu jest kopalnia, więc tutaj mogę spokojnie dawać takie rzeczy. I po pierwsze dajmy drogę sobie tutaj, która będzie się kończyć w tym miejscu. Teraz tak myślę, tak. Tu moglibyśmy drogę wyciągnąć. Mam nadzieję, czekaj, czy się tu zmieści tutaj. Zaraz zobaczymy. To będzie w zajezdniach. Duży przystanek końcowy. Nie zmieściło mi się. Czyli muszę to przesunąć jeszcze o dwa. Tutaj. Tego nie ma. Tutaj, ciach. Elegancko. I o to właśnie chodzi. Jeden taki przystanek. Drugi taki przystanek. Nie wiem, ile ich tu będę potrzebował. Na razie damy dwa, potem będziemy myśleć o tym w innym czasie. W każdym razie stąd będą już odbierać ten gotowy węgiel, także będziemy jakoś musieli tą tu dookoła ten poprowadzić. Zresztą kurczę, ja tak się zastanawiam jeszcze, jak ja to zrobię. A ja, moment, właśnie, jak to zrobić? Tutaj poczekalnie, a tutaj załadunek. Czy tu poczekalnie, a tu załadunek takim ostrym zakrętem. Wiecie, o co tu chodzi, czy nie wiecie? Nie wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem torów. Wiecie, o co chodzi? Osiem torów. Teraz trzeba by z tych ośmiu torów ściągać węgiel.
No i właśnie. 8 torów, 8 pojazdów do załadunku maksymalnie. No i właśnie, teraz jest pytanie, ile ja łącznie rzeczywiście chcę tutaj składów ładować i ile tego węgla wydobywać na cały kraj, jakby nie było. Ponieważ jestem w stanie, zaraz wam policzę ile. Dokładnie mówiąc, węgla wydobywać na dzień. Znaczy, no dobra, maksymalna produkcja na dzień to jest 3750, tak? Tutaj, jak sobie policzycie, to... Kalkulator 4,5 razy 1500 razy 0,85, tak? Czyli 5737 i to dzielone będzie jeszcze na 2, tak? No 3000 ton na dobę będę w stanie tutaj produkować przy pełnej obsadzie ludzi. To tak od razu mówię, pełna obsada ludzi. 3000 ton na dobę to jest dużo i mało, powiem szczerze. Na pewno to będzie taka fajna ilość, jak będę sobie chciał później produkować jakąś stal, nie stal i tak dalej. Ale na razie no to jest takie ciężkie, nie? Taka duża ilość raczej. Wiecie, jaki jest największy minus tego przedsięwzięcia? Że zanim ja to zacznę, to tutaj muszę zbudować obok miasto, na które nie mam ludzi, bo mi właśnie wszyscy gdzieś spitolili, chyba umarli. Tak, umarli. A najpierw w tym mieście musi być i elektrownia, i to wszystko, i to wszystko. I także tutaj troszeczkę jeszcze być zabawy. No bo tak, tej elektrowni tak daleko nie chcę wysyłać. Znaczy inaczej, może nie tyle nie chcę, ale szkoda mi po pierwsze miejsca na kabel, po drugie ja wiem, ile tutaj prądu będzie szło. Dlatego tu by się przydała już druga elektrownia w tym miejscu. Tym bardziej, że tu już będzie dość... No, powiedzmy taki kawałeczek malutki. Także, tak, oczywiście SMS, jak zwykle zresztą. I także troszeczkę, no tak, wiecie jak jest. Moment, dobra, zaplanujmy to, niech to sobie już tu będzie. Teraz trzeba będzie kombinować, żeby tą autostradę tutaj podłączyć i to wszystko, no bo wiecie, mimo wszystko, tutaj będzie sporo zabawy jednak. No bo tak, tutaj jest jedna autostrada do podłączenia. W ogóle zacznijmy ją budować, ponieważ no trochę im to zejdzie, nie ukrywając tego. I tutaj kawałek drogi będzie też do pociągnięcia. Ja bym od tego kawałka drogi może zaczął w ogóle. Bo tutaj na pewno będzie koniczyna drogowa do zrobienia. O Jezu, dopiero 2 kilo, już 2 km, a jeszcze tutaj, o Jezu. Idzie prosto? Idzie prosto. Dobrze. Jeszcze kawałek. I tu już jest węgiel. Tak, tam będzie dalej se, może jeszcze pójdzie droga. Boże, co ja tutaj planuję? Normalnie A4. Ile to będzie miało kilometrów tutaj? Jezu, kawałek. Za 6. Znaczy wiecie, jak na tą grę to jest bardzo dużo, nie? 6 kilometrów. Z cholery. Jakby nie patrzeć. No ale mówię, taka A4, nie? No dobra, A4 idzie trochę niżej. Jest bardziej pofalowana, ale no, prawie jak A4. To co ja tutaj kurczę teraz robię. I... A, to idzie tak... Ja to potem zrobię w jedną drogę, ale żeby tutaj miało to ręce i nogi, to zrobimy tak i tak.
teraz trzeba to porządnie zaplanować, czyli tak. Tu jest setka. Tu zaczniemy już most. Taki most, żeby między filarami było w miarę dużo. ...98 tu jest. Tutaj też, pięknie. A, bo ja to zacząłem wtedy. Okej. I teraz tak, tutaj tak samo. Na 9 i tutaj też na 9. Zapraszamy. Oh shit! Dobra, on jest fajny, ale to powinien być naukowy. Chyba. Tak, i to nie będzie pasować razem. Także to muszę tutaj zmienić troszkę. Shit. Ale dobra, żeby nie było jaj. Że nie złapię odległości zaraz. Zrobimy tak. 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 I tak. Pięknie. Teraz tak i tak. Ciach. Ciach. No pięknie to wygląda. No bardzo elegancko. A i wiecie co, w sumie trochę za długie to zrobiłem. Jak tak sobie myślę teraz. To. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj muszę jeszcze dać przecież wjazdy, nie? To będzie kończyna. Ej, w sumie nie muszę. Taka będzie idealna. Tylko teraz tak. Ile tu muszę... Od środka, licząc. 107. Tu jest 107. Dobra. Czyli coś takiego tu by było, tak? Chyba tak. No byłoby chyba dobrze. Chodzi o to, żeby tutaj zrobić fajną kończynę drogową. I teraz tak. Ile tutaj mamy tych metrów? 39. Czyli ja bym musiał tutaj dać tak na 39, tak? I tutaj też. A nawet po 10 dłużej. Dlatego, że ja mówiłem przy budowie poprzedniej kończyny, że bezpośrednio do mostów lepiej jest nie podłączać takich rzeczy. I w zasadzie 2 tu, 2 tu. To miało być tak. Dobra, czyli teraz możemy to skasować, aż tyle powiedzmy. I tutaj też gdzieś aż ty... Dobra, tutaj nie mogę więcej. Ale tutaj mogę tyle, tu mogę tyle. No i teraz zobaczymy, czy mi się uda zrobić tak, jak chcę to. F4. Nie, no bez przesady, że 500 metrów będę, kurde, to ciągnął. No hello! Oczywiście, że nie. Musiałbym chyba z konia spaść.
Ale takie, żeby nie było za ostre ani za ten. No i ciach. Żeby to mniej więcej, wiecie, wyglądało. O, i pięknie. No mi się podoba, proszę Państwa. I teraz, żeby to miało ręce i nogi. To takie same odległości od tego trzeba dać. Ten, czyli powiedzmy, że od tego licząc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Od tego, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, na sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj też. I tutaj tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jedziemy z tematem teraz kolejnym, czyli drogi jednokierunkowe. Od tego miejsca do tego miejsca. Coś takiego. No nie wyszłoby to chyba źle. No powiedzcie, jest źle czy nie jest źle? No jest bardzo dobrze moim zdaniem. Trochę lepiej mi ta kończyna wyszła jak ta poprzednia. Wy teraz macie, Boże, po co on to planuje teraz? Przecież to jest gamoń. Przecież on tego nie wykorzysta przez najbliższych 10 odcinków. No i trudno. Ale mam zabawę z planowania. Bardzo sympatycznie mi się takie rzeczy tworzy i planuje. Powiem szczerze. A jeszcze sympatycznie się patrzy, jak to buduje wszystko się. A podkreślę to, że żeby zbudować tą autostradę, to właśnie takie rzeczy muszę porobić. I na pewno muszę zbudować miejsce, które będzie mi udostępniało takie coś jak helikopter do przewożenia ludzi. Te. I teraz tak, tutaj zrobimy sobie taką tą. Tutaj z racji na to, że to ma jeszcze iść później, ale na razie nie. To zrobimy sobie tylko takie dociągnięcie. Resztę skasujemy. I też zrobimy sobie taką tą. I to jest, wiecie, wszystko przyszłościowe. I tutaj na razie w sumie też możemy zrobić sobie taką tą, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie dalej tam zaplanowane. Ja na to jeszcze nie mam pomysłu, no bo tutaj jeszcze po drodze muszę gdzieś miasto wcisnąć, w ogóle takie rzeczy, nie? No bo ktoś musi to obsłużyć, ten Wungelpało. Tak. Także myślę, że to by było w ten sposób. Bardzo mi się podoba, aż zrobię zdjęcie tego na miniaturkę zaraz. Ale w tym momencie powiem Wam, że będziemy kończyć ten odcinek, bo już mamy godzina 20.10, także dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do danych, polecie za godzinę 20.10. Boże, 20.10 to jest swoją drogą, że ja do pracy jeszcze idę za chwilę na chwilę. Ale mamy pół godziny nagrania ponad, także dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do danych, polecie za łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkim cześć, tutaj się spali, chciał spalić Transformer. No trudno. Heja!